Przycisk Print odpowiada za wydruk. W przypadku, kiedy jesteśmy w otwartym badaniu, po jego przyciśnięciu drukuje nam się zrzut ekranu, który aktualnie jest wyświetlany. Na środku posiadamy przyciski HZ, oznaczone znakami plus i minus, które służą do zmiany częstotliwości hercy. Przycisk Controls pozwala nam na ustawienie poziomów głośności na wyjściach, na przykład dla wbudowanego mikrofonu lub wejścia mikrofonu pacjenta itd. T-Over uruchamia nam wbudowany mikrofon i możemy w tym momencie wydać polecenie dla osoby badanej, która na przykład znajduje się w kabinie audiometrycznej. Przycisk Start-Stop służy do uruchamiania badań automatycznych. Tutaj akurat nie ma zastosowania. Przycisk Store zatwierdza wybór pacjenta. Po jego wciśnięciu audiometr automatycznie przechodzi do kolejnej wartości hercy, jeśli nie została ta funkcja wyłączona, a standardowo jest aktywna.